Cześć, jak się macie? Tutaj oczywiście Damian i dzisiaj nadszedł czas na kolejne wieści dotyczące FIFA 17. Rozpoczniemy od legend. Prawdopodobnie poznaliśmy już nazwiska oficjalnych piłkarzy, którzy dołączą do tego wybitnego grona w FIFA 17. Cóż, pozwólcie, że przeczytam. Będzie to Oliver Kahn, Raul, Rivaldo, Trezeguet, Stam, Cafu, Materazzi, Veron, i Ballack. Dlaczego teraz o tym mówię? Pierwsza informacja pojawiła się już kilka dni temu. YouTuber o nicku Bateson87 wrzucił film na swój kanał, ponieważ FIFA World 3, czy online, czy jak to się tam nazywa, chyba online 3, pojawiły się nowe legendy. Więc wszystko wskazuje na to, że ci piłkarze będą FIFA 17. Jednak dlaczego wcześniej o tym nie informowałem? Ponieważ wczoraj na Twitterze klubu, w którym to jedna z tych legend występowała, chodzi mi o Estudiantes de la Plata, grał tam Veron, pojawiła się informacja, że EA Sports nabyło prawa marketingowe właśnie do tego piłkarza, a to oznacza tylko jedno. Ten piłkarz będzie w FIFA 17, więc razem z nim prawdopodobnie zobaczymy te inne nazwiska. No ja tam jestem zadowolony, wreszcie porządni piłkarze. Według mnie rok temu dostaliśmy przeciętne legendy. No jednak, wielkiego szału nie było jednak teraz. Napastnicy, obrońcy, no jednak Materazzi, na prawej stronie Cafu i Trezeguet, legenda Juventusu na napadzie. Będzie czym grać. Jednak mam też dla was informację niezwiązaną z FIFA, tylko z PES-em. Mianowicie będzie kilka legend, których raczej w FIFA w najbliższym czasie nie zobaczymy. Dla nas, graczy FIFA, niestety PES pozyskał prawa do takich graczy jak m.in. Ronaldinho oraz Ronaldo. O tym mówiłem wczoraj w FIFA. No szkoda, bo bardzo chciałem zagrać brazylijskim napastnikiem. Ta karta byłaby niezwykła, no ale dobrze, może za kilka lat jej ruszy tyłek i wreszcie zakontraktuje tego piłkarza. Przydałoby się. Stwierdziłem, że wypada też powiedzieć o innej rzeczy. Jej podpisało kontrakt z Manchesterem United, jednak tak naprawdę to ja nie wiem, co to zmienia w grze. Rok temu większość piłkarzy Czerwonych Diabłów miała realne twarze, pomijmy Depaya. Teraz będzie lepiej wyglądał. Jednak, no to nie jest chyba współpraca na zasadzie jak z tym. Z PES-em. Bo z tego co kojarzę, to PES w 16 też miał licencję na Manchester United. Jednak co z tego, skoro mieliśmy Old Trafford, mieliśmy piłkarzy, teraz też będziemy mieli piłkarzy i będziemy mieli Old Trafford. Ale cóż, fajnie, że ci piłkarze będą wyglądali naprawdę realistycznie, ponieważ no sami zobaczcie, tutaj. Nieźle, ale jeśli się dobrze orientuję, to większość piłkarzy z Premier League będzie wyglądała bardzo realistycznie, no bo w końcu te dwie organizacje ze sobą współpracują. Stwierdziłem, że ten film zakończy bardzo ważną informacją, ponieważ już w przyszłym tygodniu rozpoczynają się targi gier o nazwie Gamescom. One są w Kolonii, ja niestety do Niemiec się nie wybieram, trochę się cykam. Jednak nieważne. O 17:30 w internecie będzie można obejrzeć konferencję EA Sports, na której oficjalnie poznamy nowe legendy, które zobaczymy w FIFA 17 oraz dwa nowe tryby do futa. Ten stream będzie trwał godzinę, zobaczymy tam, wiecie, urywki gameplayu, jakieś trailery pewnie nowe. Jednak najbardziej ekscytującą wiadomością są dla mnie właśnie te dwa nowe tryby do futa. Jakiś czas temu Ovi, rumuński youtuber, wrzucił informację o tym, że będzie coś takiego jak Foot Champions. Tygodniowe w sensie, że patrzcie, już wam tłumaczę, tam z jego filmu to biorę po prostu. Nie wiem, czy to jest prawdziwe, czy nie, dowiemy się już w przyszłym tygodniu. Mianowicie codziennie miałyby mieć miejsce jakieś turnieje. Turnieje, w sensie albo turnieje dzienne, turnieje tygodniowe, turnieje miesięczne z ciekawymi nagrodami. No według mnie czegoś właśnie takiego FUT potrzebuje. Widziałem, że PES będzie miał podobny system nagród, że na przykład jakieś tygodniowe zadania i za wykonanie danych zadań to otrzymuje się punkty, które można tam wykorzystać w tym klubie MyClub, jeśli się nie mylę. I coś takiego w FIFA byłoby świetne, tylko by te nagrody były jakieś dobre. Bo wiemy, jak to z draftem jest. No obecnie, no dobra, fajnie jest wygrać draft, ale w tych paczkach i tak nic nie wpada, więc nie wiem, albo jacyś piłkarze tacy nie na wymianę, jak dostajemy teraz w tych turniejach, nawet dostawaliśmy w tych turniejach z okazji Footies, albo na przykład no, jakieś porządne paczki. Takie, wiecie, po prostu dobre. Albo monety, no bo dlaczego nie? Monet nigdy za wiele. Już za tydzień dowiemy się, jakie to będą tryby. Chciałbym zobaczyć ten Foot Champions, ponieważ byłoby fajnie, większa rywalizacja, że jednak jaki drugi tryb będzie? Nie mam zielonego pojęcia, nic do internetu nie wyciekło, więc musimy czekać. Jeszcze tylko 4 dni. Chyba damy radę, czyż nie? Ja dziękuję wam za oglądanie. Do usłyszenia jutro. A co jutro na kanale będzie? Szczerze mówiąc, sam nie wiem. Wątpię, że to będzie FIFA. Myślę, że wreszcie zrobię serię... Właściwie wreszcie, o niej dopiero wczoraj powiedziałem. Moje 7 ulubionych gier wszechczasów.
wiecie, tak mało odskocznie od FIFA, ja muszę odpocząć od 16. Uwierzcie mi, że dla dobra kanału będzie lepiej, jak ja odpocznę od 16. Zaufajcie mi. Dobrze, przekazałem wam chyba wszystkie wieści. Ojen, będzie się działo w przyszłym tygodniu. Oficjalne potwierdzenie legend, 2 nowe tryby. Wow! Ja dziękuję wam za oglądanie, życzę miłego dnia, pozdrawiam. Cześć!